Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Zawód Fotograf. Dziękuję, że zaczęliście dołączać do grupy dyskusyjnej, tej na Facebooku, Zawód Fotograf Podcast. Dzięki, że się odzywacie, motywujecie. Mam nadzieję, że nadal tak będzie, że jeszcze większy oddźwięk będzie po dzisiejszym podcaście. A dzisiaj usłyszysz Tomka Markowskiego, który się specjalizuje w fotografii sportowej, głównie takiej w górach, czyli skoki narciarskie, biegi narciarskie, kolarstwo też górskie. Jeżeli szukasz podcastu z Tymonem Markowskim, który ma dokładnie tak samo nazwisko i też jest świetnym fotografem, to przesłuchaj proszę ten odcinek, a za chwilę włącz sobie odcinek numer 2 z Tymonem. Porównaj, który Markowski bardziej przypadł Ci do gustu, która fotografia, które podejście. No i, ale zapewniam Cię, że obaj są bardzo doświadczonymi i bardzo dobrze mówiącymi o fotografii fotografami. W tym podcaście usłyszysz trochę tła, z którego się już tłumaczę też na początku. Po prostu nagrywaliśmy w kawiarni, ale wydaje mi się, że to bardzo fajnie wpłynęło na taką autentyczność i o ile tylko nie będzie to przeszkadzało za bardzo, to bardzo przyjemne tło. Po prostu możesz się poczuć, jakbyś poszedł na kawę, bo być może, że nie miałeś w tym tygodniu czasu pójść ze znajomymi na kawę, więc kawa przychodzi do ciebie. Rozkoszuj się tym dodatkiem. No i Tomek daje naprawdę dużo wskazówek, jak możesz podejść do wymyślania siebie jako fotografa i wymyślania swojego podejścia do budowania swojej marki osobistej. Przyjemnego słuchania. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Zawód Fotograf. Cieszę się bardzo, no bo w zasadzie jesteśmy z tego samego miasta i właściwie mało brakowało do tego, żebyśmy zrobili to spotkanie po łączach, w internecie, ale na szczęście trochę wystraszyłeś się technikaliów. Ty człowiek nietechniczny, oczywiście. Wystraszyłeś się tych technikaliów i siedzimy teraz w restauracji, nagrywamy sobie to. Także przepraszamy za dźwięki z tła. One są nie do wycięcia. Jesteśmy po prostu na kawie i porozmawiamy o fotografii. W takim razie cześć Tomek. Cześć, witam. Pozwolisz, że Cię przedstawię. Moim i Waszym gościem jest Tomek Markowski. Tomek jest fotoreporterem. Fotografuje już blisko ćwierć wieku, czy może już nawet przeszło to ćwierć wieku, zaraz się przyzna. Myślę, że przeszło. Siwe włosy ma, także jak najbardziej przeszło. Potwierdzam. Od 18 lat związany z przeglądem sportowym. Relacjonował Igrzyska Olimpijskie w Atenach i w Rio de Janeiro. Był też fotoreporterem Mistrzostw Świata i Europy w piłce nożnej i niezliczoną ilość konkursów skoków narciarskich, no i biegów narciarskich. Bardzo lubi też inne sporty, o których się zaraz dowiemy. Jest też ambasadorem marki Sony w Europie. No i pytanie do Ciebie, Tomek, a jak sam się przedstawiasz komuś, kto Cię nie zna? Zawodowo przedstawiam się jako fotograf, po prostu. Po prostu fotograf, głównie sportowy. Okej, czyli jednak precyzujesz, że jesteś sportowy. No, to jest zdecydowana większość czasu, który poświęcam fotografii, więc myślę, że tak się można sprofilować. W takim razie pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Powiedz mi, co Ciebie ostatnio zainspirowało? Co mnie ostatnio zainspirowało? Znaczy od jakiegoś czasu tak fotograficznie. Właściwie był taki moment, kiedy całkiem niedawno, kiedy coś się zmieniło w mojej fotografii, ponieważ przez długi czas to już taka była rutyna. Właściwie zdarzało się przyjść na zawody, zrobić zdjęcia tak, żeby były zrobione rzemieślniczo, wysłać i zamknąć komputer. Natomiast od jakiegoś czasu jest to związane ze zmianą sprzętu. Wróciła radość z fotografii. Wróciła radość z tego, żeby zrobić coś troszkę inaczej niż inni. Spróbować nowych rzeczy. No i kilku fotografów, których gdzieś tam śledzę, ich profile,
również jakby pokazało, że można to zrobić inaczej. Czyli zwyczajna inspiracja sprzętowa, tak? Musisz inspiracja... się nauczyć nowych rzeczy, obsługiwać i to daje radość. Nawet nie kwestia obsługi, po prostu jakoś coś nowego się wydarzyło, coś nowego ruszyło i zaczęło sprawiać radość, tak po prostu. Czyli samo to wypadnięcie z rutyny już wystarczyło. Tak, zdecydowanie. Fajnie. Jak wyglądało twoje pierwsze zlecenie fotograficzne? Czy od razu za jakieś wynagrodzenie? Pierwsze zlecenie, znaczy trudno mi powiedzieć, jako że było to, jak już zauważyłeś, ponad ćwierć wieku temu, trudno sobie to przypomnieć. Natomiast pamiętam moje pierwsze... To nie było zlecenie, natomiast było to pierwsze zdjęcie, za które dostałem wynagrodzenie. I było to bardzo dawno temu, właśnie w czasach czasu krakowskiego. Ja wtedy pracowałem w studiu fotograficznym i kolega, który był moim szefem, równocześnie przyjaciel, zainspirował mnie fotografią reporterską. Na półkach miał mnóstwo albumów fotoreporterów grupy Magnum, dużo o tym rozmawiał. No i pewnego dnia stwierdziłem, że ja też chcę robić fotografię nie w studiu, tylko na ulicy. I zrobiłem zdjęcia na jakiejś manifestacji, demonstracji, starciu anarchistów z policją w Krakowie. Przyniosłem szybko te zdjęcia do redakcji czasu krakowskiego z pytaniem, czy by się przydały. No i prowadzący powiedział, że by się bardzo przydały. No i zdjęcie trafiło na okładkę od razu, co było dla mnie w ogóle wielką sprawą. No i tak się zaczęła moja współpraca z prasą. Kolega, który mnie zaraził fotografią reporterską, bardzo szybko stracił pracownika w studiu w związku z tym. Czyli ty tam jeszcze nie pracowałeś, po prostu takim przebojem wszedłeś do fotografii prasowej? Można tak powiedzieć, wow. Tak. No, tak, po robi prostu wrażenie. Postanowiłem przyjść do redakcji ze zdjęciem bieżącym. No i okazało się, że akurat fotoreporterzy, którzy pracowali wtedy tam w gazecie, nie byli tam obecni i tak się zaczęło. Mhm. Pewnie cała rzesza fotografów teraz cię i kocha, i nienawidzi. Bardzo takie, wiesz, jednym zabierasz pracę, a drugich motywujesz. bardzo dobre na początek. Słuchaj, jakie ty dyscypliny sportowe fotografujesz? No bo wiem, że fotografujesz sport, ale które są tymi twoimi ulubionymi? I czy jest też piłka nożna, która po prostu, wiesz, wszyscy fotografują i wszyscy oglądają piłkę nożną. Czy Tomek Markowski fotografuje piłkę nożną? Tomek Markowski fotografuje piłkę nożną jedynie z obowiązku w zasadzie. Nie jest to dyscyplina, która mi sprawia jakąś wielką radość. Może dlatego, że wszyscy fotografują, jak powiedziałeś, piłkę nożną. Moimi ulubionymi dyscyplinami od kilku dobrych już lat to jest głównie skoki narciarskie, generalnie zima, którą od paru lat uwielbiam i nie mogę się, co mało ludzi może zrozumieć, nie mogę się doczekać pierwszego śniegu. Także to są skoki, to są biegi narciarskie. W lecie to jest kolarstwo, kajaki górskie. Czyli wszystko, co w górach się dzieje. Wszystko, co się dzieje w górach, chyba tak. Dobra, jest wspólny mianownik, pomimo pory roku. A powiedz mi, jak na przestrzeni tych ponad 20 lat, 25 przyznałeś się, jak bardzo zmieniła się fotografia sportowa? No bo jeżeli zakładamy, że w niej siedzisz już 20 lat, to powiedz swoje spostrzeżenia, co się zmieniło na plus, na minus, a co już nie wróci? No na pewno, i to już nie wróci, na pewno zmienił się sprzęt, na pewno zmienił się sposób zapisu, bo ja zaczynałem jeszcze w czasach fotografii analogowej. Otrzymywałem na mecz piłkarski na przykład, co i tak wtedy było wielką sprawą, 3-4 rolki filmu do wykonania. Więc no nie było tego dużo. Później szybko koreks, powiększalnik, skaner, więc te rzeczy już nie wrócą. To była bardzo fajna szkoła. Zmieniło się też trochę samo, również dzięki technice, fotografowanie tego sportu. Więcej rzeczy można pokazać, można pracować na wyższych czułościach. Kiedyś hale były ciemne, fotografowało się siatkówkę na przykład używając lampy błyskowej. Także te rzeczy się zmieniły. Teraz ta technika pozwala na więcej. Myślę, że
wtedy dużo radości to sprawiało innej niż teraz. Było bardziej, może bardziej towarzysko, zdarzało się więcej rozmów za linią końcową na boisku. Teraz każdy jest bardziej skupiony na swojej pracy. Czy teraz się pracuje szybciej? Oj, teraz się pracuje o wiele szybciej. Pamiętam, to jeszcze kiedy był czas krakowski, pojechałem na mecz reprezentacji na stadionie Górnika Zabrze i zobaczyłem kolegów z wielkich agencji światowych, którzy po wywołaniu negatywu w koreksie mieli takie wielkie 20-kilogramowe urządzenia, do których wkładali negatyw, zapisywali to zdjęcie i przez łącze telefoniczne wysyłali go do redakcji. Czyli to telefaks. Coś takiego, tak. No, natomiast no, dla mnie szczytem szybkości było to, żeby poczekać po meczu na dziennikarzy, którzy skończą rozmowy, wsiąść w samochód, dojechać do Krakowa i dopiero zabrać się za wywoływanie tych zdjęć. No i jak były na drugi dzień w gazecie, to już była szybkość. Mm-hmm. No to faktycznie to już nie wróci. Tak. Teraz po 15... Nikt by nie chciał nawet czegoś takiego. Myślę, że nie. Teraz po 15 minutach już są telefony, żeby szybko wysyłać, bo trzeba gazetę oddawać. Mm-hmm. Czyli dla ciebie normalnym jest, że w połowie meczu piłkarskiego wysyłasz zdjęcia? Tak. Czy nawet wcześniej? Tak. Często jest tak, że po 10-15 minutach już coś trzeba wysłać. Aha. W przerwie, no i po meczu. Czyli w zasadzie jak polska agencja prasowa, nadajesz depeszy. No, tak często bywa. Przy skokach też jest podobnie. Wygląda to często tak, że na przykład fotografujemy zawodnika, który leci w powietrzu i w momencie, kiedy on wyląduje na dole, to my mamy tą chwilę, 2 minut powiedzmy, przed kolejnym zawodnikiem, żeby szybko, bezpośrednio z aparatu to zdjęcie do redakcji wysłać. Aż tak szybko? Sądziłem, że to jest taka walka z sekundami. Nieźle. A powiedz mnie, fotografia sportowa kojarzy się z dużą ilością drogiego sprzętu, więc jednak są jakieś bariery wejścia w ten zawód. Czy ty pracujesz na swoim sprzęcie, czy to jest sprzęt redakcyjny? No wiem, że w tym momencie masz układ z firmą Sony, więc to troszkę się zmieniło, ale powiedz na przestrzeni, no powiedzmy ostatnich kilku lat, jak tutaj jest i czy to jest duża bariera dla wchodzących w ten sport? Myślę, że to jest duża bariera. Jeśli byśmy chcieli, żeby ten sprzęt był naprawdę taki z górnej półki i spełniający wszystkie wymogi. Natomiast no jest dużo dyscyplin takich, do których tak naprawdę nie są potrzebne. Bardzo drogie, bardzo wielkie obiektywy i liczy się zdjęcie. I myślę, że to jest bariera, którą można przeskoczyć. Fotografia sportowa wymaga zaawansowanego, szybkiego sprzętu, natomiast nie jest to wymóg, który jest nie do przeskoczenia, tak uważam. Czyli pomysłem na zdjęcie zdecydowanie można też wygrać, nawet w sporcie. Zdecydowanie tak. Mhm. Utrzymujesz się tylko z fotografii sportowej, czy uprawiasz też inne rodzaje fotografii? Jeżeli tak, to jakie? Przez długi czas utrzymywałem się tylko z fotografii sportowej i to był czas, kiedy byliśmy zatrudnieni na etatach w gazecie, byliśmy wyposażeni przez gazetę w cały niezbędny sprzęt i nic nas naprawdę więcej nie interesowało. Od kilku lat no, to się bardzo zmieniło, także oprócz fotografii sportowej wykonuję no, wiele innych zleceń fotograficznych. Jakich? Też sportowych? Znaczy, część z nich jest związana ze sportem, natomiast no, nie jest to fotografia dla prasy. Mhm. Kręci się to wszystko wokół sportu, a część zleceń jest zupełnie niezwiązanych ze sportem. To są takie typowo usługowe sprawy. Jakieś wnętrza pewnie? Wnętrza nie, ale różne konferencje, takie modne słowo, eventy. Eventy, aha. Czyli takie typowo reporterskie rzeczy w takim razie. Tak, no, tak. To umiesz na pewno przez tyle lat, no to... Nauczyłeś się tego mocno, pewnie jesteś znany w środowisku, no to same wpadają pewnie te rzeczy. Tak przypuszczam. Mhm. Tak same nie wpadają, trochę się trzeba natrudzić, ale bywają. No dobra, napomknąłeś o tym, że nie macie teraz etatów. W takim razie to się mocno zmieniło w fotografii sportowej i tej właśnie około reporterskiej. W jakim wymiarze teraz, czy na jakiej zasadzie teraz jesteś zatrudniony i co jest normą dla innych kolegów
zajmujących się też głównie fotografią sportową, bo myślę, że znasz ich wielu. Ja jestem samozatrudniony, tak prowadzę swoją działalność i tak to wygląda w tym momencie i no myślę, że 90% kolegów, którzy zajmują się fotografią sportową, tak samo to wygląda. Redakcji sportowych nie ma za dużo w naszym kraju, bo są dwie, w tym jedna ogólnopolska, więc no, nasza gazeta już nie zatrudnia fotografów w ogóle, także trzeba sobie radzić no, samemu. A ilu was zostało w przeglądzie sportowym? Oj, to jest trudne pytanie, bo... Jest dużo współpracowników, takich satelitów, jest dużo, tak? Współpracowników, jest dużo agencji takich prywatnych, które obsługują gazetę. Mhm. Właściwie cały koncern, bo to jest koncern, to nie tylko gazeta sportowa, ale też dzienniki. Mhm. Także trudno to powiedzieć. A te agencje sportowe? Bo właśnie to jest ciekawa rzecz dla mnie, kogoś, kto z boku się temu jak przygląda, bo nigdy w takiej agencji nie pracowałem, też nigdy bardzo nie fotografowałem sportu, ale widzę, że urodziło się troszkę takich agencji, które właśnie zrzeszają wielu fotoreporterów i w zasadzie pośredniczą w sprzedaży, czy w odsprzedaży zdjęć czy to do internetu, czy do wydawnictw drukowanych. Co ty o tym powiesz? W zasadzie niewiele, bo się niespecjalnie wgłębiam w ten temat. Jest kilka agencji takich właśnie prywatnych, założonych przez fotoreporterów, które zajmują się tylko i wyłącznie sportem i obsługują gazety, które mają na to zapotrzebowanie. No, działają. Mhm, działają, ale tak od kolegów wiesz, że da się z tego wyżyć i jest to... Działają już kilka lat, więc aha, zapewne się da. Czyli rynek je sprawdził, okej. Okay. Tak, no pytam na przyszłość, bo wiesz, w końcu będzie nas słuchało na pewno trochę takich ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy nie utrzymywać się z tego rodzaju fotografii, no to dobrze by było im wskazać drogę, gdzie mogliby próbować się zatrudnić. Znaczy, przyznam się szczerze, że utrzymywanie się stricte z fotografii sportowej na takiej zasadzie właśnie agencyjnej jest o tyle trudne, że wydaje mi się, że rynek prasowy w Polsce nie jest tak duży, żeby... Jest już nasycony ten rynek, może tak powiem. Czyli taki model wejścia, żeby zaczepić się w jakimś klubie piłkarskim jako wolontariusz i fotografowanie raczej jest drogą dla desperatów? Nie, myślę, że nie jest dla desperatów. Natomiast nie wiem, czy te kluby są tak bardzo zainteresowane. Znaczy, o, powiedziałeś wolontariat, to tak. To takie możliwości są. Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy to jest rozwojowo dobra droga. Mhm. Na pewno fotograficznie tak, ale nie biznesowo, prawda? W takim razie, czy jest duża konkurencja wśród fotografów sportu i czy dobrym pomysłem jest właśnie specjalizowanie się, czy jednak robienie wszystkiego, na co się ma tylko czas? Konkurencja jest duża i moim zdaniem specjalizacja jest lepsza. Jeżeli ma się odpowiedni rynek, odpowiednich klientów, to jest to lepsza droga, tak sądzę. Mhm. Czyli po prostu wyrabianie sobie marki, że Tomek Markowski jest człowiekiem od skoków narciarskich. Na przykład. Bo to jak najbardziej jest łatka, która myślę, że nie przeszkadza ci. Wręcz przeciwnie. Wróćmy do sprzętu. Bez czego nie wyobrażasz sobie pojechania na dużą imprezę sportową, na przykład turnieju narciarskiego? Jaki aparat, obiektywy i jakieś dodatki? Co byś musiał zabrać? Co jest dla mnie taką podstawą, to są na pewno dwa aparaty, choćby po to, żeby jak pada śnieg czy deszcz, nie zmieniać obiektywów w jednym, bo wtedy już się nic więcej nie zrobi, jak się odepnie ten jeden obiektyw. Także najlepiej dwa body, jakikolwiek szerokokątny obiektyw plus 70-200 jest takim minimum i standardem, który by się przydał. Oczywiście jakiś długi teleobiektyw bardzo się przydaje, choć nie zawsze. Mhm. A pewnie wiaderko baterii, bo to się w śniegu czy tam w mrozie troszkę szybciej zużywa. Tak, no cały ten osprzęt akcesoryjny, czyli baterie, no oczywiście pomijając sprawy czysto fotograficzne, to jeszcze masa sprzętu do edytowania później tych zdjęć, komputery, zasilacze. Generalnie
ja jak wyjeżdżam na jakieś zawody, to mam ze sobą zazwyczaj dwa body, szeroki kąt, 70-200, 400 mm, laptop, zapasowe baterie, dużo sprzętu takiego służącego do ochrony, aparatów, pokrowce przeciwdeszczowe, dużo rzeczy, takich przygotowań, takich, jak ja to nazywam, bardziej trekkingowych niż fotograficznych, czyli od butów i bielizny po kurtki, czapki i tak dalej. Pewnie zdarzyło ci się nieraz przemrozić. Zdarzyło się przemrozić i dlatego już od jakiegoś czasu o te rzeczy bardzo dbam, bo jak się stoi na skoczni z przemrożonymi stopami, to naprawdę człowiek nie ma ochoty myśleć o pracy. Dokładnie. Powiedz mi, do niedawna pracowałeś na Canonie, tak? Tak. Wielki sprzęt, wielki obiektyw, no czułeś się pewnie jak prawdziwy mężczyzna z takim wielkim. Pewnie nieraz ktoś skomentował, ale ma wielkiego obiektywa. A teraz przesiadłeś się na bezlusterkowiec. Bardzo duża różnica? Czy bałeś się tego? Czy po prostu wszedłeś w to bez problemu? To była taka trochę nieoczekiwana przesiadka, ponieważ mój kontakt z firmą Sony polegał na tym, że zostałem spytany, czy bym nie spróbował. Wyszedł nowy model Alpha 9, zostałem zapytany, czy bym nie spróbował tym popracować i zrobić tym sport. Przyznam się, że byłem zaskoczony, bo moja techniczna wiedza jest taka, że ja nawet nie wiedziałem, że istnieją aparaty bezlusterkowe. Nie interesowałem się tym nigdy. Mówię, no dobra, zobaczymy. No i przesiadka wyglądała tak, że na pierwszych zawodach użyłem go może tak procentowo z 5%. Resztę robiłem sprzętem, który do tej pory. Na kolejnych zawodach może z 10%. No i to był listopad, natomiast w styczniu już 100% zdjęć wykonywałem bezlusterkowcem. Także ta przesiadka jest trochę... Jakby do paru rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Ale co zaważyło? Celność, gabaryty, wygoda? Szybkość na pewno. Szybkość autofokusa. Bardzo duża ilość klatek na sekundę. Ten aparat ma 20 klatek na sekundę maksymalną prędkość. I myślę, że wygoda. Wielu kolegów mówi, że to jest wada. Mi to nie przeszkadza, a często jest zaletą to, że te aparaty są mniejsze. Czy dobrze leży w ręce? Dobrze leży w ręce, zwłaszcza jak ma dopięty grip. Aha. Lepiej leży w ręce, ma dwie baterie, więc to naprawdę wystarcza. I ten grip też rozwiązuje sprawę częstego zmieniania baterii, tak? Tak, tam są dwa akumulatory, które wystarczają tak naprawdę na cały dzień. I ja się śmieję, że ja już wielkiego, ciężkiego sprzętu się w życiu trochę nanosiłem i jakby nie jest mi to już potrzebne z takiej próżności. I no, sprawniej się człowiek przemieszcza, jak ma sprzęt trochę mniejszy, lżejszy i jest go mniej. Okej. Ale powiedz, bo mówię, że jesteś fotoreporterem ukierunkowanym na sport, ale mimo wszystko fotoreporterem, czyli twoje zdjęcia lądują w bazie zdjęć takich do publikowania w gazecie i do odsprzedaży. Czyli muszą być dobrze opisane, jakoś skromnie obrobione, ale przede wszystkim opisane. Jak i czym opisujesz? I czy coś przygotowujesz wcześniej właśnie w tych opisach? Tak. Zdjęcia edytuję w ten sposób, że używam programu Fotomechanik. W tym programie sobie zdjęcia wybieram, obrabiam w Lightroomie i później wracam do Fotomechanika, gdzie robię już opisy zdjęć. No to zajmuje niestety najwięcej czasu. Czyli rozumiem, że jeżeli obrabiasz w Lightroomie, to fotografujesz w RAW-ach? Nie. Znaczy, aha, zdarza mi się fotografować w RAW-ach. Ten aparat ma bardzo dobrej jakości plik JPEG. Zupełnie bardzo dużo z niego można wyciągnąć. Ale zapis JPEG-a jest szybszy po prostu, a tobie jest potrzebny ta szybkostrzelność. Tak, chociaż ten aparat RAW-y też zapisuje tak, że no nie zdarza się na przykład zapchać bufora. Po prostu jakby nie mam takiej potrzeby, bo wszystko to, co ja potrzebuję, wyciągnę z tego pliku JPEG. Chyba, że robię jakieś takie rzeczy, gdzie wiem, że to będzie na jakieś duże powiększenia i wtedy zostawiam dłubanie w RAW-ach specjalistom.
Aha, czyli zwyczajnie też się zabezpieczasz i nawet sobie terawy zostawiasz. Tak, bardziej jako taki backup. Jasne. Zdjęcia później opisuję w fotomechaniku, robiąc taki typowy duży opis, kto jest na zdjęciu, miejsce wykonania, słowa kluczowe. To jest dość fajnie zautomatyzowane. W wypadku skoków narciarskich się nie sprawdza, natomiast przy piłce nożnej, przy jakichś dłuższych, wielodniowych wyścigach kolarskich sprawdza się przygotowanie sobie wcześniej listy zawodników z numerami i ten program też daje możliwość takiej automatyzacji, że nie musimy wpisywać za każdym razem nazwiska zawodnika, tylko wystarczy wpisać numer, który ma na przykład na koszulce i program automatem wrzuci nazwisko do opisu. Mhm, to słyszałem, nie korzystałem nigdy z tego, ale faktycznie jeżeli ktoś bardzo sobie ułatwia, fajnie to... Ale to jest spore przygotowania wcześniej, prawda? Żeby no to trzeba usiąść, wpisać sobie te składy, ale robi się to raz i na przykład jak robimy siatkówkę Polska-Iran, to nazwiska drużyny przeciwnej zdecydowanie łatwiej jest... Kopiuj-wklej. Super. A powiedz mi, no bo jednak jeżeli te zdjęcia lądują w bazie i później jest tak zwana odsprzedawalność, to jak dużo zarabiasz z archiwów, a jak dużo to jest jakaś tam podstawa? Da się to w ogóle policzyć? Czy bardziej bazujesz na archiwach właśnie? Trudno powiedzieć. Znaczy z odsprzedaży agencyjnej to myślę, że bardziej na archiwach. Myślę, że bardziej na archiwach. Natomiast gazetowo z takiej bieżących rzeczy. No bo ty jako fotograf sportowy i to specjalizujący się w jakiejś dziedzinie, no jesteś zdecydowanie kojarzony właśnie z tymi rodzajami sportu, które uprawiasz, więc jeżeli fotoedytor szuka, no to siłą rzeczy po prostu przypomni sobie twoje nazwisko i tak pobierze to zdjęcie, które ty zrobiłeś, prawda? Skoków narciarskich, czy kolarstwa, czy czegoś tam jeszcze. Czyli... Tak by było najlepiej. Okej. <Okay. laughs> Czyli i tak się trzeba przebić przez innych kolegów, którzy też fotografują. Niestety jest duża ilość tych zdjęć w bazie i to się gdzieś... Fotoedytor nie zawsze też ma czas tam przekopywać to. A czy miałeś chwilę kiedyś na tym, żeby pomyśleć, czy Polska to jest w ogóle dobry kraj do fotografowania sportu? Do fotografowania sportu są lepsze zdecydowanie kraje. Mhm. Czy pod względem tego... Rynek prasowy jest, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo mizerny. Nie ma możliwości wyboru sobie odbiorców. Jeśli mówimy o fotografii prasowej, no bo wiadomo, tak, że tam to, co robimy przy sporcie tam dla innych odbiorców, no to jest okej. Choć też w innych krajach jest to lepiej rozwinięte. No ja myślę, że takim krajem dla fotografii sportowej świetnym na pewno są Stany Zjednoczone, na pewno jest Australia, nie wiem, Anglia. A czy to nie jest tak, że akurat bardziej zależy od kultury sportu samego i nie wiem, dotowania sportu, czy bardziej myślę, że też zaangażowania ludzi w sam sport? Myślę, tak? Że też, że to się na to przekłada składa bardzo dużo rzeczy, tak. Mhm. Dobra, wracamy do twojej fotografii. Jak wiele powstaje fotografii z jednego dnia konkursu, powiedzmy? No bo wiesz, fotografowie ślubni, no to przynoszą ze ślubu tam, oddają klientowi 300 zdjęć. Ile ty z jednego dnia fotografowania, powiedzmy, konkursu, skoków narciarskich musisz oddać zdjęcia, żeby twój wydawca był zadowolony? To jest tak, że oczywiście wszystko zależy od konkursu, jak on przebiega, czy coś się wydarzyło fajnego, czy się nie wydarzyło, czy był sztampowy. Natomiast ja staram się wysyłać, powiedzmy, około 60, tak, w tych okolicach zdjęć do redakcji. Mhm. Czyli to jest zdecydowanie taka ilość, którą da się jakoś tam przerobić, ale pewnie jest to wybrane z Powiedzmy, że, z kilku że w tym jest może ze 40 zdjęć, które mówią coś konkretnego o konkursie, troszkę takich zdjęć z pobocza. Ewentualnie później jeszcze dorzucam jakąś porcję zdjęć takich, które właśnie będą sobie leżały w bazie, typu sylwetki zawodników, typu jacyś tam działacze, którzy kiedyś komuś mogą się przydać. Jasne. A które z twoich zleceń były do tej pory najbardziej wartościowe albo po prostu najważniejsze dla ciebie, no i dlaczego? Trudno mi tak wybrać, co było najbardziej wartościowe, najważniejsze. Parę razy to mówiłem, że wydaje mi się, że Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro to były moje drugie igrzyska i to były takie... Na igrzyska do Aten pojechałem po 4 latach pracy w gazecie i myślę, że to też wymaga przygotowania, takiego doświadczenia też trochę.
Znaczy ja się bardzo cieszę, że pojechałem. Może ja byłem za młody. Teraz te igrzyska w Rio już były takie bardziej świadome. Bardziej wiedziałem, co chcę zrobić. To były moje drugie igrzyska, więc może bardziej wiedziałem, jak to zrobić. Także i wyjazd na igrzyska też bardzo dużo uczy podejścia. No, to jest też jakby możliwość porównania swoich zdjęć na koniec dnia ze zdjęciami najlepszych fotoreporterów na świecie sportowych, więc to też daje dużo takiego sprawdzenia się w tych samych warunkach i popatrzenia na swoje zdjęcia i na czyjeś zdjęcia. Czyli rozumiem, że to był taki mocny sprawdzian, dużo stresu. A powiedz, co robisz, jak odpoczywasz? Czy fotografujesz, czy w ogóle odkładasz aparat na kołek? Jak się relaksujesz? Raczej odkładam aparat na kołek. Jadąc gdzieś na wakacje, na urlop z rodziną, mało fotografuję. Używam do tego głównie telefonu wtedy. A relaksuję się w domu. W domu się najlepiej relaksuję, ewentualnie jakiś wyjazd w góry z rodziną. Mam trójkę dzieci, żonę, także wtedy, jak jestem w domu, to ten czas staram się im poświęcić. A jakie sporty? Do jakich sportów cię ciągnie? W sensie uprawiania? No. Albo kibicowania, nie wiem, może jesteś zapalonym fanem jakiegoś sportu. Oglądać bardzo lubię wszelkie sporty zimowe. Okay. Nie dziwi. W telewizji mi się to rzadziej zdarza. Hokej, no też sport zimowy. Od jakiegoś czasu nie jestem jakimś wielkim też kibicem telewizyjnym. Tak zmieniło się moje podejście do kibicowania trochę. Także bardziej mi się wydaje uprawianie sportu. No, na nartach nie próbowałem skakać, nie próbowałem biegać, mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Próbuję jeździć na rowerze. Tomek, a co byś powiedział osobom wchodzącym w ten zawód, w ogóle w zawód fotoreportera czy fotografa? Jak wybrać specjalizację i jak się rozwijać biznesowo? Jak zwyczajnie się dać zauważyć klientom albo redaktorom czy wydawcom w redakcjach? Jak wybrać specjalizację? No, wydaje mi się, że tak wybrać to, co sprawia największą radość tak naprawdę. Oczywiście patrząc też na to, czy to się sprzeda. Natomiast no, jak się wybierze specjalizację taką, która nie cieszy, no to na pewno jest trochę trudniej. No i dotarcie do klientów to też jest skomplikowana sprawa. Na pewno pomagają w tym te wszystkie nowe media, social media. Ale miałeś może przyjemność oglądania niedawnej jakiejś spektakularnej kariery kolegi z branży sportowej i na tej podstawie jesteś w stanie coś podpowiedzieć? Czy nie przypomnisz sobie w tym momencie? Musiałbym pomyśleć. Nie, wchodzi dużo młodych ludzi do tego i przynajmniej te osoby, które ja znam, robią to naprawdę z wielkim sercem, pasją i życzę im, żeby jak najdłużej tą pasję mieli. A tak wśród fotoreporterów właśnie są jacyś zapaleni kibice, że emocjonalnie podchodzą do niektórych spotkań, meczy? Zdarzają się czasami, jak obserwuję z boku, to czasami zdecydowanie zbyt emocjonalnie. Myślisz, że im to przeszkadza, podchodzą. Czy pomaga? Czy im to przeszkadza, nie wiem. Czasami to przeszkadza tym, którzy nie kibicują. Aha, tym, którzy patrzą na to. Tak, rozumiem. Tomek, jakie są twoje najbliższe plany zawodowe? Najbliższe plany zawodowe? Jutro jadę do Wisły, rozpoczyna się sezon narciarski, Puchar Świata w skokach, Wiśle. Wracam na 3 dni do domu, lecę do Finlandii na Puchar Świata w skokach do Ruki. W ogóle świetne miejsce. Dziwne, ale świetne. No i święta w domu, po świętach turniej 4 skoczni, no i ruszamy dalej. Czyli sami słyszeliście, z jakim zajętym człowiekiem mieliśmy właśnie przyjemność i cieszymy się, że znalazłeś dla nas czas. Powoli kończymy. Powiedz jeszcze, gdzie znaleźć ciebie? W internecie jakieś namiary na ciebie? W internecie polecam mój profil na Instagramie Markowski Foto. Wkrótce strona ruszy pełną parą, tomaszmarkowski.com, także do zobaczenia. No, to śledzimy. Jakie spotkania na żywo albo warsztaty? Warsztaty będą na pewno, jeszcze nie znam terminów, na pewno w połączeniu z firmą Sony coś się będzie działo, także informacje na stronach Sony też zapraszam.
Tomek, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, no i za to, że go w ogóle znalazłeś. Nareszcie mieliśmy możliwość spotkania się po prostu na kawie, którą pewnie było słychać, bo siedzimy w kawiarni. Nie wierzę, że tego nie będzie słychać na końcu nagrania. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję, było bardzo miło. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.